Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z nami. Bracia i siostry, Jezus przyszedł na świat, żeby złożyć siebie w ofierze za wszystkich ludzi, tak, żebyśmy mogli uciec od naszego zepsucia i ponownie połączyć się z Bogiem. Jezus był człowiekiem, który żył bezgrzesznym życiem. Z tego powodu mógł dotknąć zarówno Bożej, jak i ludzkiej strony i wypełnić lukę odgradzającą Boga i ludzi. On jest mostem do życia. Jezus został nam ofiarowany jako dar. Ten dar to żywot wieczny. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oddając chwałę jedynemu Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, zanośmy do Niego pokorne prośby. Otaczaj opieką lud swój, Panie. Panie Święty, Wszechmogący Boże, spraw, niechaj zakwitnie sprawiedliwość na naszej ziemi, a Twój lud niech zazna dobrodziejstwa pokoju. Otaczaj opieką lud swój, Panie. Wprowadź wszystkie narody do swego królestwa, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Otaczaj opieką lud swój, Panie. Spraw, aby małżonkowie trwali w Twym pokoju i pełnili Twoją wolę oraz darzyli się zawsze wzajemną miłością. Otaczaj opieką lud swój, Panie. Racz, Panie, wynagrodzić tych, którzy nam dobrze czynią. Obdarz ich wiecznym życiem. Otaczaj opieką swój lud, Panie. Wejrzyj łaskawie na poległych wskutek wojen i nienawiści. Daj im wieczny odpoczynek. Otaczaj opieką lud swój, Panie. Wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, wlej w nasze serca swoją odwieczną mądrość. Niech dzisiaj w nas przebywa i nami kieruje. Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wspomagaj nas, abyśmy nikogo dzisiaj nie zasmucili, lecz byli dla wszystkich przyczyną radości. Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Jezu, wszystkich, którzy za życia na ziemi w Tobie pokładali nadzieję, wprowadź w bramy nieba, które otwarłeś przez zasługi swej krzyżowej męki. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech Trójca Święta zwróci na Ciebie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem, mądrością, radością i zdrowiem. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!